stanowisko co do tego rozwiązania jakby jest podtrzymane w pełni przez otoczenie pana premiera, więc tutaj jakby w ogóle nie było deklaracji jakiejkolwiek zmiany w tej ustawie, bo no po prostu Bruksela zaakceptowała konkretny projekt i po prostu przywożą do parlamentu, mówią, macie to przyjąć, bo jak nie, no to coś zmienicie, no to Bruksela zmieni zdanie. No taka jest historia tej ustawy. No, dla mnie to jest po prostu kuriozalne, niestety przyznaję, ale w taką sytuację zostaliśmy wpędzeni poprzez szereg różnych zgód na to, jak będzie sformułowane KPO, jak będzie nowy budżet unijny sformułowany, jak będzie Polska szantażowana i niestety, nad czym ubolewam, przestrzegała przed tym Solidarna Polska, a teraz jesteśmy w rzeczywistości, w której jesteśmy szantażowani i musimy się odnaleźć.